Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Księga. Świętą Księgę dziś dla Państwa otwierają ksiądz Piotr Wilkiewicz i Paweł Gęska. Witamy serdecznie. Proszę księdza, zaczniemy może trochę nietypowo. Naturą ludzką jest to, że po śmierci odchodzi z tego świata. Co daj Boże, idzie do nieba. Mam nadzieję, że wszyscy albo jak najwięcej nas tam pójdzie, a poszedł tam bardzo niedawno temu Zbigniew Wodecki. Co się księdzu kojarzy z tą postacią? No to nie była moja nigdy muzyka, ale co mi się kojarzy z tą postacią? Tak sobie teraz pomyślałem, czy pan Wodecki gdzieś występował w koszulce, w t-shircie, w krótkich spodenkach i w klapkach. Pamiętam go jako eleganckiego artystę. Może nie to zawsze frak, ale zawsze marynarka, zawsze pewien styl, uczesanie. To był rzeczywiście muzyk, z jednej strony pełnym co słowa znaczeniu rozrywkowy, z drugiej strony poziom jako rozrywkowy trzymał. Mówiono, że kiedyś na początkach kariery szykowała mu się współpraca z Markiem Iwackim i on był przerażony, że z takimi muzykami ma pracować w sensie pozytywnym, że da radę, a oni do niego podeszli i mówią, czym z panem damy radę współpracować, bo pan już ma swój styl. To nie była nigdy moja muzyka i z jego piosenek mógłbym wymienić chyba tylko Pszczółkę Maję, ale świeć panie nad jego duszą. No i my idziemy naprzód w swoim życiu i w czytaniach. Naszych rozważaniach biblijnych, a zaczynamy od czytania z Dziejów Apostolskich, ponieważ dziś czytania na siódmą niedzielę wielkanocną wciąż świętujemy Zmartwychwstanie Pańskie. Dzieje Apostolskie, rozdział pierwszy, wersy od 1 do 11. Pierwszą książkę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Proszę księdza, Jezus przyszedł na ziemię, aby dokonać tego największego dzieła, którego dokonał, tak mi się wydaje, w momencie śmierci i zmartwychwstania. Ale potem jeszcze 40 dni nauczał. Co jeszcze było do powiedzenia apostołom? No, tak bardzo lakonicznie tutaj ewangeliści zapisali ten problem. Zadziwiająca rzecz jest. Jezus mówił 40 dni o Królestwie Bożym i tylko ten temat jest podany. Jest to zaskakujące, bo temat dla nas oczywiście teoretycznie bardzo ważny, dla każdego chrześcijanina, ale przyznajmy się szczerze, chyba nie toczymy większej dyskusji na temat Bożego Królestwa. Mówimy o moralności chrześcijańskiej, o tym, czy in vitro, czy klonowanie. Mówimy o moralności takiej rozwody, związki małżeńskie.
Natomiast nie wiem, czy któryś ksiądz by się zgodził poprowadzić 40-dniowe rekolekcje o Królestwie Boskim. Ja chyba nie, musiałbym sobie jakoś dużo pomocy znaleźć. A temat jest ważny, skoro Jezus poświęcił aż 40 dni w tym arcyważnym czasie, kiedy On jeszcze nie wstąpił do Ojca, tylko jeszcze jest na ziemi. 40 dni mówi do apostołów, których sobie wybrał, czyli nie do grona osób chętnych do słuchania, tylko do tego i tamtego w ostatniej ławce. Tak, gdyby ktoś sobie powiedział, wiesz, przyszedł dyrektor szkoły, sobie wybrał takich uczniów, sobie zrobił taką paczkę, to bardzo negatywnie by to brzmiało. Sobie coś ktoś kupił ludzi, sobie coś zebrał, pomyślał, zaplanował z nimi. Takie rzeczowe jakby podejście, ale tu chodzi o to, że Chrystus miał swoje plany, absolutnie nieprzewidywalne dla ludzi w tamtych czasach. On potrzebował do tych planów odpowiednich ludzi. Może ktoś mocniejszy od Piotra by się nie załamał na dziedzińcu świątyni i nie zaczął płakać, ale właśnie Jezusowi potrzebny był tutaj przykład. Uczeń płaczący. Uczeń bezradny, uczeń bezsilny. On sobie dobierał według swojego klucza. Ten klucz jest bardzo tajemniczą rzeczywistością. Uczył ich przez 40 dni, a na koniec oni zadają pytania, jakby nic z tego zupełnie nie zrozumieli. No, ta misja Jezusa jest niełatwa. Pytanie, czy Kościół mógł być lepszy, gdyby oni lepiej słuchali na przykład? No, Kościół zawsze może być jeszcze lepszy, bardziej czysty, bardziej przezroczysty i bardziej ukazywać Jezusa, a chować się w tej bezbarwnej szybie, za tą bezbarwną szybą. Niewątpliwie Kościół jako naczynia połączone, wzajemnie się możemy wspierać duchowo, wzajemnie możemy sobie pomagać, ale wzajemnie możemy się skrzywdzić przez te właśnie naczynia połączone. Dlatego czuwamy nad tym, żeby nie samemu nie złamać Bożego prawa i innym nie pomieszać w życiu, łamiąc surowe boskie prawo. A co z tym słuchaniem? Słuchali i nie do końca usłyszeli. To jest tajemnica. My potrafimy być ciemni. To jest tajemnica i nie wiadomo, jak to się mówi w popularnym powiedzeniu, czy śmiać się, czy płakać. No nie rozumieli, żeby oni słuchali go, a przed oczami mieli Królestwo Boże, triumfy polityczne i militarne swoich braci gdzieś tam na całym świecie. Trzeba się po prostu cofnąć, jak to się mówi, do tyłu i zacząć jeszcze raz. I zastanawiać, i to jest refleksja też dla nas, co Jezus mógł mówić przez 40 dni. Nie wiem, kto by się zgodził na rekolekcje czterodniowe o Królestwie Bożym, a co dopiero 40-dniowe. A on jednak te wszystkie rekolekcje im jeszcze po śmierci wygłosił. Uczniowie już raz byli w tym momencie, kiedy Jezus odszedł, to było po jego śmierci, i wtedy byli w wyraźnym szoku. Potracili wiarę. Teraz odszedł znowu i oni też są zagubieni. Są zagubieni, ale dostają dobrą opiekę Ducha Świętego, samą osobioną mądrość. Dostają opiekę z nieba w sytuacjach doraźnych. Aniołowie walczą, rwą kajdany w więzieniu żydowskim. Wychodzą rzeczywiście wewnętrznie, trudne trzeba przemienić, ale z pomocą Bożą i z pomocą takich, że tak powiem, narzędzi, jakie dysponowali aniołowie i Pan Bóg, tą wiarę próbują im przywrócić już na wyższym stopniu, już nie taką, jaka była, tylko taka, jaka powinna być. Czy to jest jakiś etap doskonałości, że nie ma z nami już tego, kto nas prowadzi, ale zostajemy sami? Nigdy nie zostawię was samymi, powiedział Jezus i obietnicy dopełnia. Duch Święty wstępuje zaraz po jego niebowstąpieniu do nieba. Gdyby to było się nastąpiło wcześniej, to by Jezus już wcześniej zaczął głosić taką tą mowę pożegnalną i dokonałby się sam fakt niebowstąpienia. Natomiast to wszystko było wyliczone, rozłożone na poszczególne części, przemyślane, cała formacja. Niech żyje Pan Bóg ze studentami, powtórzyć z dziekanki warszawskiej. To było rzeczywiście szkolenie przemyślane, jak na te, przepraszam za słowo, tępe ich głowy i nasze głowy tępe. To było to przemyślane w sposób kapitalny. I te przemówienia Jezusa i sama atmosfera tego pobytu ich tam na tych ostatnich już rekolekcjach Jezusa. Ta opieka i asysta i pomoc z nieba przychodzi od razu, ponieważ od razu przychodzi dwóch mężów, którzy wskazują im cel, mówiąc nie patrzeć w górę, w niebo, bo on przyjdzie jeszcze, tylko do roboty. Dokładnie, do roboty i to takiej ziemskiej, normalnej, zwykłej, szare życie, a jednak pod tym już bulsowały cały wulkan ewangelizacji i już to wszystko było nastawione, tylko trzeba to otworzyć, żeby się wylało na ludzkie serca poszukujące prawdy, poszukujące miłości i dobra. To jest bardzo ważny etap w życiu Kościoła. Czy czasy się zmieniły i tacy mężowie już nie przychodzą, czy może my ich nie widzimy, bo nam by się bardzo często przydało takich dwóch mężów, którzy powiedzą, nie to, tamtym się zajmuj, albo z tego zrezygnuj, a to jest istotne.
No tak, potrzebny jest ktoś, kto obudzi i wiernych, i proroka pańskiego. To może jeszcze trudniejsza sprawa obudzić proroka pańskiego, jak mieli kłopot ci, którzy spłynęli z Jonaszem, żeby obudzić proroka. Kto obudzi proroka? No i znalazł się ten głównodowodzący statkiem, który rzeczywiście tam ostro z nimi porozmawiał. Ale tutaj też grozi uczniom zaśnięcie w marzeniach, w pragnieniach jakichś indywidualnych. A to trzeba wszystko łączyć z życiem Kościoła, który jest nieśmiertelny, prowadzić w pełni chwały w Królestwie Bożym, o którym wspominaliśmy. Za chwilę przeczytamy fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Księga Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, rozdział 1, wersy od 17 do 23. Bracia, Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób. Święty Paweł modli się tutaj o to, aby wierzący otrzymali ducha. To tak, jakby wierzący bez ducha byli jak kierowca w owczym mieście bez nawigacji, który nie wie dokąd, nie wie którędy, nie wie jak znaleźć swoje cele. Tak jesteśmy bezradni bez Ducha Świętego? Jesteśmy bezradni, albo nie wiemy jak się poruszać, albo bierzemy byle co za drogowskaz. To tak jakby kierowca jechał i za drogowskaz obrał sobie, bo ja wiem, domy, gdzie są czerwone firanki, czy jakieś zupełnie bez sensu. Czy kierujemy się w życiu i ktoś powiedział tak, jeśli człowiek przestał wierzyć w Chrystusa, to nie znaczy, że nie wierzy w nic, tylko że wierzy w byle co, zaczął wierzyć w byle co. I Duch Święty jest to jedyny przewodnik, który może nas poprowadzić, a wszystko inne, pod co byśmy się próbowali podłączyć, to jest to właśnie byle co, któremu ulegamy. Warto więc być otwartym na natchnienia Ducha Świętego i brać od Niego to, co jest obiecane. A czym są światłe oczy serca? Człowiek nie patrzy na świat oczami tymi tutaj, gdzie jest soczewka, gdzie to jest źrenica, tylko patrzy sercem. Jeśli ktoś chce skrytykować jakąś przedstawienie, jakiś film, bez problemu to zrobi. Jeśli ktoś chce wywyższyć, gloryfikować jakieś dzieło sztuki, też bez problemu to zrobi. Argumenty się znajdą. Trzeba tylko je zestawić odpowiednio, ponaciągać i możemy mieć zachwyt, kiedy inni mają jakąś pogardę dla dzieła. I odwrotnie. Oni dzieło jakieś wielbią, a ja tym nim gardzę i uważam, że jest to strata czasu. Także co człowiek chce, to sobie ktoś nie chce Boga, natychmiast przyjmie argumenty, znajdzie argumenty. Chce przyjąć Boga do serca, to znajdzie się czas na rekolekcje, wyjazd, pieniądze na takie rekolekcje. To jest bardzo niebezpieczne, bo my nie odbieramy rzeczywistości tak, jak ona jest, tylko jaką sobie stwarzamy. A jaka jest stwarzamy, no to wszyscy widzimy dookoła. A czym jest w takim razie nadzieja, do której on wzywa? Bo to są wszystko te dary Ducha Świętego. Nadzieja jest to możliwość nawrócenia, jest to możliwość nagięcia się, możliwość zrozumienia, na ile my potrafimy oczywiście zrozumieć Pana Jezusa, ale to jest nadzieja, że zostaniemy życie, światłe oczy, że nas Bóg nie wypuści, chociażbyśmy grzeszyli, chociażby trzeba było za każdy grzech płacić wielkie pieniądze, to On nas odkupi, bo obiecał.
A że drogą idziemy bardzo okrężną, jakieś dziwne skróty, jakieś dziwne przedłużenia, nie rozumiemy, to jest inna sprawa. To jest inna sprawa. Bylebyśmy szli tą drogą, którą on pokazuje, bylibyśmy jedli ten chleb, który nam daje. A jak to ustawić w teorii, to może kiedyś aniołowie wydadzą taką teoretyczną książkę naprawy życia człowieka. Święty Paweł pisze też o przeogromnej mocy względem nas wierzących. To jest niesamowite, bo wydawać by się mogło, że jeśli Pan Jezus ma wobec nas wierzących niesamowitą moc, niesamowitą, no to może nas natychmiast zmieniać, uwalniać od grzechu, uwalniać od jakichś nałogów. A jednak tak się nie dzieje. Szatan, trzeba powiedzieć, odnosi spore sukcesy w tej dziedzinie. Ale Chrystus ma moc, tylko chce to zrobić, w zasadzie nie chce On tego zrobić, chce, żebyśmy my to zrobili, tylko z pomocą Jego Królestwa, Jego wiary. Tutaj w tym czytaniu tak jakby się ujawniało, wyjawiało w nauce apostoła, kim Jezus Chrystus jest. A skoro jest napisane, że jest głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Napełnia wszystko wszelkimi sposobami, czyli jest wszechstronnym dawcą życia po prostu. Utrzymuje w istnieniu wszystko to, co jest w naszym mniemaniu martwe, także jest źródłem wszelkiego istnienia. Podtrzymuje wszystko swoją myślą i wolą. Pan Bóg, to jest dla nas nieprawdopodobne, w każdej chwili myśli o tym drzewie, które rośnie przed twoim domem, o kamieniu, który leży koło klatki schodowej. Pan Bóg, gdyby przestał o tym myśleć, zapomniał na chwilę, to natychmiast doprowadził do unicestwienia tych rzeczy. On cały czas mówi niejako, chcę, żeby to istniało, chcę, żeby to istniało, chcę, żeby to istniało. No, nikt takich karteczek sobie nie montuje, bo to byłoby bez sensu. Ale w chwilach nawet jakiegoś kryzysu to można sobie zamontować. Ale to można też odnieść do samego siebie. No tak, oczywiście, to też obejmuje i nas, naszą osobę. Teraz ludzie przychodzą do mnie i mówią, Pan Bóg zapomniał o mnie. Zapomniał, że w ogóle mnie, nic się nie dzieje, nic się nie rusza, nic się nie dotyka. Ja mówię, a czy masz kłopoty z istnieniem, że przestajesz istnieć na pół godziny i potem wracasz do istnienia? Nie, no. To czego mi nie brakuje, to istnienia. No widzisz, bo Pan Bóg cię podtrzymuje. Podtrzymuje w istnieniu każdym tchnieniem swojej woli, wyraża, chce, żeby Piotr istniał, chce, żeby Paweł istniał. Jeśli istnieje, to Bóg o mnie nie zapomniał. Tylko mi się wydaje, że zapomniał, bo ja jestem nastawiony na co innego, patrzę w inną stronę, a on daje mi co innego z drugiej strony. Nie ma z tego z nami porozumienia, co Pan Bóg daje, co daje, dla kogo daje. A to jest taka istota sprawy, istota całego aktu stworzenia i odkupienia człowieka. Za chwilę przeczytamy fragment Ewangelii. Księga. Księga. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 28, wersy od 16 do 20. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Proszę księdza, w pierwszym czytaniu dowiadujemy się, że przed swoim odejściem Jezus przez 40 dni nauczał tylko apostołów wybranych swoich. A po tych 40 dniach, kiedy odchodzi od nich, napisane jest, że niektórzy wciąż wątpią. Jeśli czymkolwiek człowiek może być notorycznie mistrzem świata, to może być bez przerwy mistrzem świata w niezrozumieniu Pana Boga. I w oporności serca, i wpatrywaniu się w mowę Bożą z oczekiwaniem, że zaraz usłyszę to, co chcę, to, co sobie zaplanowałem, to, co sobie wymarzyłem. Można by te anegdoty w kościelne mnożyć, jak to ludzie nie zrozumieli Pana Jezusa, Pana Boga, który przyszedł do nas z nieba i ma plan swojego, znaczy naszego zbawienia przez swój plan,
ale nie może nieraz tego realizować, bo my jesteśmy ciągle zapatrzeni w swoje koncepcje. I to jest nieprawdopodobne, jak bardzo chcemy i bardzo się upieramy, żeby to Pan Bóg się do nas dostosował, a nie my do Pana Boga. No i to napięcie trwa, nieustannie trwa. Jezus, tak można powiedzieć, był najlepszym rekolekcjonistą świata. Trudno sobie wyobrazić lepszego. To nie byli przypadkowi ludzie, to byli apostołowie. To są oddziały specjalne i wielki generał. A i tak niektórzy wątpią. Czy nasza natura jest aż tak ułomna? Aż tak. To się zaczyna od raju, gdzie Ewa patrzy na wszelkie stworzenie, przecudowne, przepiękne. W uszach ma jeszcze głos Boży i głos Jezusa. To wszystko będzie dla was, cały raj. To jest, już jedźcie, używajcie. A oni już zaczynają zaraz na początku wątpić, czy to my, czy to nie my, czy to on nas nie wykorzystuje, Pan Bóg. I te same pytania i chwyty zadaje zły duch współcześnie tym, który chce podejść. Dlatego spodziewaliby się może jakiejś nauki z wysoka, rzeczywiście jest to nauka z niska, bardzo, bardzo prosta, przyjmująca, ale skuteczna. Co takiego może być, według księdza też doświadczenia, co człowieka jakoś dotyka i przekonuje? No świadectwo, kiedy ktoś dokonuje jakiegoś dzieła, ale też świadczy swoim małą ewangelizacją, taką lokalną, że sam też tym żyje, co głosi, że sam też mówi, co głosi, że sam też żyje tym, co głosi, że sam w tej nauce widzi zbawienie dla siebie i rozwiązanie wszystkich problemów dla siebie, a nie jest tylko teoretycznym papierem, folderem reklamowym, który wyrzucamy do kosza. Nauką Jezusa, być może najtrudniejszą, ale i najważniejszą, było zmartwychwstanie. To jest jego świadectwo. Jak my możemy z tego świadectwa czerpać? Ja staram się patrzeć na to dzieło przez życie Kościoła. Jak Chrystus jest tym motorem, tym silnikiem Kościoła, wszystko w nim ożywia. Jak to jest wszystko, całe dzieło skupienia, jak jest przemyślane, jak drogi ewangelizacji są przemyślane. Nie mamy raportów z kół synodalnych, w tych czasach nie istniały raporty ani koła synodalne. Ale coś takiego, żebyśmy się dobrze w czyimś miejscu dobrze poczuli, dobrze w jego duszpasterstwie się poczuli, dobrze w jego wspólnocie parafialnej się poczuli. I to są dla mnie mistrzowie życia duchowego i ci wielcy, których nazwiska wszyscy państwo znają, ale i ci, którzy mają nieraz wygląd 20-latka, 18-latka, robią takie rzeczy, że dorośli zorganizowani muszą się mocno zastanowić, czy dadzą radę to utrzymać w jakiejś takiej formie. Pan Jezus mówi tak: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody i udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tu jest mowa o narodach i o udzielaniu chrztu narodom. Te narody były chrzczone i Polska była chrzczona i inne narody, tak jak na przykład Francja, ale wiele krajów, szczególnie Europy Zachodniej, dziś znów potrzebuje ewangelizacji i chrzczenia, ponieważ tam wiele osób przestało wierzyć. Co się stało z Duchem Świętym w tych miejscach? Duch Święty ma się dobrze, tylko ludzie spotkali nowe zagrożenie, które jest moim zdaniem trudne do wychwycenia. Wirusy trudne do wychwycenia są szczególnie niebezpieczne. Tym wirusem jest dobrobyt. Ludzie zaczynają wierzyć w to, że sami zbudują sobie to, co zawsze brali od Pana Boga, ubezpieczenie. Że jeśli mają dobrą pensję, w tysiącach, kilku, czy w nastu tysiącach liczone, to nic im się nie stanie, bo nawet na najlepszego profesora będzie mnie stać, na najdroższy lek będzie mnie stać. I to ich uspokaja. Kiedyś ludzie żyli w większej niepewności, a z niepewności rodzą się dobre rzeczy. Natomiast w tej chwili wielu ludzi oddaje się, czemuż to jest w istocie bardzo dobre. Postęp techniczny, postęp jakiś tam kulturowy, o ile jest taki, to wszystko nas powinno zachęcać do tego przemiany siebie, żebyśmy to kiedyś w pełni światła zobaczyli, ale pamiętali o tych, których nie będzie stać na taki gest. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, tak mówi Pan Jezus. Czy ta nauka, którą dziś odbieramy w Kościele, to w prostej linii od Jezusa idzie? W istocie tak, bo może wejść na ambonę jakiś pan niezauważony, czy ksiądz, który ma fatalny dzień i nam nawrzucać swoim wrogom politycznym, czy jakimś takim codziennym, ale generalnie nauczanie Kościoła jest oczywiście kontynuacją. Znaczy nie jest kontynuacją, to Chrystus dalej przez Kościół urzeczywistnia się, przez funkcję prorocką. Dalej jest tym, który głosi Słowo Boże. Także nikt tego nie robi w jego zastępstwie, nikt nie robi tego tuż obok. To sam Chrystus w człowieku działa, kiedy głosi się Słowo Boże. Poza wyjątkami, kiedy zbyt ktoś upolitycznił to kazanie, zbyt je spłycił, czy popełnił jakiś błąd teologiczny, no to wtedy Duch Święty automatycznie czuwa nad tym. Ale tak, to możemy być spokojni. Wszystko jest przez Niego w Kościele prowadzone, chociaż za głowę się nieraz łapiemy, co ten Pan Bóg wymyślił, ale no wymyślił i to jest cała nasza nadzieja. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest niesamowite, bo to jest, proszę księdza,
ksiądz mówił o ubezpieczeniu, to jest pełne ubezpieczenie. To jest pełne ubezpieczenie. No to nie znaczy, że Jezus tym samym likwiduje krzyż, cierpienie i jakieś trudy. Nie likwiduje, chociaż mówi o tym, że wprost, że to, tego już nie będzie. Bo on pouczy każdego, który będzie czegokolwiek potrzebował. Tak mówił Duchu Świętym. Lepszego kierowcy sobie wynająć nie można na długą trasę niż Ducha Świętego. I z tą piękną myślą dziś Państwa zostawiamy. Za uwagę dziś dziękuję Państwu. Ksiądz Piotr Pawlikiewicz i Paweł Gęska. Księga. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.